Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne wagi na czytaniu tygodniowym od 22 do 28 stycznia bieżącego 2024 roku. Karty mam już potasowane, teraz je przełożę i zobaczymy, co jeszcze w tym tygodniu ciekawego tutaj energie zapowiadają. Poniedziałek 10 mieczy, wtorek wisielec, środa rycerz kielichów, czwartek dziewiątka denarów, piątek świat, sobota paść buław i niedziela dwa denary. W tle trzy denary. Dużo pracy, będziecie skupieni na pracy, na jakichś swoich pasjach, zajęciach, obowiązkach, nauce. Może przygotowujecie się do jakichś egzaminów, dużo nauki, ale też jak tutaj znaleźć pracę. I kochani, jakaś korzystna oferta w połowie tygodnia się pojawi, więc te wagi, które borykają się z problemami zawodowymi, tutaj mają szansę podjąć jakąś współpracę. Nawet widzę, że jakieś dwie ciekawe oferty wpadną Wam w oko. Ktoś oddzwoni, zaprosi Was na rozmowę. I jak najbardziej tutaj pozytywnie. Dopowiem sobie tą dziesiątkę mieczy i wisielca. No dobrze. W poniedziałek mamy 10 mieczy i arcykapłanka. Kończy się jakiś stres, być może związany z sesją, ze studiami, ale też bądźcie ostrożni w podejmowaniu decyzji, bądźcie uważni. Czytajcie, co podpisujecie. Może być tak, że możecie być zmęczeni i tutaj jakieś problemy właśnie, jeżeli chodzi o samopoczucie, senność, zmęczenie. Warto być może skonsultować to z lekarzem. Jeżeli chodzi o sprawy urzędowe, no nie do końca mogą być pomyślne dla Was, więc tutaj w tym dniu, jeżeli nie musicie, nie składajcie żadnych wniosków, podań, bo no, może być tutaj jakaś odmowa. Poczekajcie z tym do połowy tygodnia. Natomiast jeżeli szukacie jakiejś informacji, możecie być rozczarowani. Albo źle zadaliście pytanie, albo nie rozmawialiście z osobą kompetentną. Więc tutaj też być może trzeba się nad tym zastanowić. Starajcie się dużo nie mówić o sobie i pewne swoje plany trzymać w sekrecie, ponieważ są osoby w Waszym otoczeniu, które mogą wykorzystać jakąś wiedzę przeciwko Wam. Jeżeli chodzi o bóle głowy, migreny, no tutaj musicie być może skonsultować to z lekarzem, jeżeli często te objawy nawracają i są bardzo dokuczliwe. Może czas na rutynowe badania, skontrolowanie swojego stanu zdrowia. Unikajcie też stresu, wyśpijcie się. No niektóre wagi być może całą noc tutaj miały zajętą, jeżeli chodzi o pracę. Może byliście na nocnej zmianie, jeżeli nie praca, no to są jakieś tutaj zmartwienia. Ale to już odpuszcza, moi kochani, to już odpuszcza i myślę, że od połowy tygodnia zobaczycie pozytywne zmiany, jeżeli chodzi o Waszą sytuację, czy zawodową, czy uczuciową. Tutaj może nawet wyjść też jakiś sekret, jakaś tajemnica, które niektóre wagi może zaboleć, jeżeli chodzi o związki. Ktoś może też Wam wytykać to, że więcej czasu poświęcacie pracy, swojej uwagi, swoim pasjom, właśnie nauce. Zaniedbujecie troszeczkę relacje rodzinne. Troszkę Was to przygniecie, trochę zrobi Wam się smutno, ale nie będziecie tego pokazywać po sobie. Przemyślicie to, przeanalizujecie i starajcie się znaleźć rozwiązanie na tą sytuację. Nie warto w tym dniu podpisywać jakichkolwiek dokumentów. We wtorek mamy kartę wisielca, więc tutaj uważajcie, żeby nie uciekały Wam pieniądze, bo możecie gdzieś udać się z jakąś niewiastą na zakupy i może się okazać, bądź odkryjecie jakiś fajny sklep, gdzie naprawdę dużo będzie pięknych rzeczy, przedmiotów, ale też odzieży. No i możecie troszeczkę zażaleć z wydatkami. Jeżeli macie kiepską kondycję, no uważajcie, żeby po prostu nie przepłacić. Natomiast jeżeli chodzi o pracę, nadal czekacie. Widzę wagi utalentowane, które bardzo inwestują w swój własny biznes. Ciężko w domu pracują, no i teraz czekają, aż pojawią się jakieś pierwsze, być może osoby zainteresowane tutaj jakimiś Waszymi produktami. Nie odwlekajcie też na inny czas, na inny moment jakichś prac w domu.
Jest to też karta, która mówi, że wierzycie bardzo w siebie, w swoje umiejętności, że znajdziecie taką pracę, która będzie Was zadowalała finansowo. W związkach postawcie na konkrety. Jeżeli Wasza relacja z jakichś względów, no można powiedzieć właśnie jest zawieszona, może mieliście ciche dni, może praca właśnie, jakieś zajęcia były tutaj ważniejsze, skupcie się na partnerze bądź partnerce, bo bardzo potrzebuje Waszej bliskości, czułości i trochę, żebyście spędzili czasu ze sobą, więc czasami no, warto tutaj jakieś zajęcie odłożyć na inny czas, zaplanować sobie taki dzień, żeby jednak poświęcić uwagę też najbliższym. Zastanówcie się, czy chcecie brać kredyt, pożyczkę. Oczywiście byście dostali, ale czy Wam jest to potrzebne? Natomiast niektóre wagi będą tutaj też rozważać inwestycje finansowe w grunty, w ziemię, w nieruchomości, bądź remont domu, przemeblowanie, remont łazienki na przykład. Musicie się zastanowić, poszukać po pierwsze dobrego fachowca, ale też policzyć siły na zamiary, czy Was na to teraz stać, czy możecie sobie na to pozwolić. Może być tak, że po prostu byliście u kogoś i też zachwyciliście się jakimś wystrojem i zainspirowaliście jednocześnie, no i chcielibyście sobie podobnie być może klimat domu poprawić. W środę mamy rycerza kielichów, więc bardzo dobre wiadomości. Te wagi, które szukały pracy, tą pracę znajdą i dostaną tutaj zatrudnienie. Jeżeli chodzi o współpracę z jakimiś nowymi kontrahentami, sprzedaż swoich własnych produktów, no jeżeli, kochana wago, nie zaczniesz ich reklamować, to nie licz na to, że klienci będą wiedzieli, co masz na sprzedaż, więc tutaj musisz troszeczkę zaangażować się w promowanie swoich produktów. Bardzo dobre konsultacje, rozmowy, zwłaszcza ze skorpionem, rybą bądź rakiem. Ktoś może Was w tym dniu odwiedzić, zaprosić na spotkanie, pochwalić, udzielić rady w związkach, komplementy, czułe słowa, miło spędzony czas. Będziecie dla siebie dobrzy, mili i na pewno w dobrym humorze waga spędzi ten czas. Jeżeli chodzi o pracę, świetna atmosfera, więc bądźcie przygotowani na to, że tutaj nowy zespół bardzo dobrze Was przyjmie, wszyscy będą mili, życzliwi, będą chcieli Wam wszystko wytłumaczyć, pomóc, zaakceptować się w nowym miejscu. Natomiast jeżeli macie pracę, no mogą być tutaj jakieś niespodzianki, jakieś pomysły. Widać, że praca Wam się bardzo podoba, pracujecie z pasją, lubicie to, co robicie, wręcz kochacie swoją pracę, przez to Wasze działania, produktywność jest na najwyższym poziomie i to jest bardzo docenianie. Jeżeli chodzi tutaj o relacje między ludźmi bardzo pozytywne, możecie liczyć na jakieś wskazówki, pomoc bądź radę osoby bliskiej, przyjaciel, przyjaciółka być może spotka się z Wami, żeby sobie porozmawiać, powspierać się i miło serdecznie spędzić czas. Czwartek, bardzo dobry dzień znowuż na finanse, żeby coś kupić okazjonalnie bądź sprzedać, zainwestować w siebie, więc tutaj niektóre wagi być może kupią sobie coś ładnego, może zapiszą się na jakieś fajne kursy, szkolenia, żeby jeszcze podszlifować swoje umiejętności. Pamiętajcie, że mamy tą trójkę denarów w tle, więc ona tak promieniuje jakby na wszystkie karty w tym tygodniu. Dziewiątka denarów, jest to też bardzo szczęśliwy dzień, jeżeli chodzi o zarobki, więc jeżeli macie własną firmę, coś uda się korzystnie sprzedać, zlecić jakiś remont, jakąś usługę wykonania dla Was czegoś ładnego. Miłe spotkanie z zodiakalną panną, która może mieć gest i też Wam coś zasponsorować. Ogólnie te wagi, które mają pracę, dostaną premię i będą dumne ze swoich osiągnięć, ze swojej pracowitości, z tego właśnie, że szef tutaj bardzo Was chwali. Niektóre wagi mogą rozpocząć współpracę z firmą międzynarodową bądź za granicą. Poszerzycie też swoje horyzonty. Bardzo dobry dzień, jeżeli chodzi o rozmowy w sprawie kredytu, pożyczki bądź jakiegoś dofinansowania. No i tutaj w tym dniu nie będziecie narzekać na brak pieniędzy. W piątek mamy karta świat. Czas na podsumowania, na wchodzenie nowe etapy. Otwierają się pewne drzwi, które do tej pory być może były zamknięte, więc te możliwości warto z nich skorzystać. Ukończenie jakiegoś kursu bądź projektu, nagrody, wyróżnienia, wygranie jakiegoś konkursu, uzyskanie dotacji, możliwe też właśnie podpisanie umowy kontraktu z firmą, w której będziecie podejmować nową współpracę.
Szczęśliwe zakończenie jakichś spraw, więc tutaj cokolwiek, czy walczyliście w sądzie, czy składaliście jakieś podania, czekaliście na jakieś decyzje, czy byliście zależni tutaj od decyzji jakiejś osoby, wszystko idzie w dobrym kierunku. Kończy się też czas na być może zadeklarowanie tutaj swoich jakichś decyzji, więc musicie się pośpieszyć i też no, nie zapomnijcie, żeby tam być może odpowiednie jakieś dokumenty złożyć na czas, żeby nie przegapić jakiegoś zgłoszenia, jakiegoś terminu, gdzie później może być za późno. Wiele spraw załatwicie w tym dniu pozytywnie. Być może niektóre wagi planują jakiś wyjazd zagraniczny na weekend. Może ktoś Was odwiedzić z zagranicy. Niektóre wagi też zdecydują się zapisać na kurs języka obcego. W sobotę mamy Pazia Buław. Tutaj randki, spotkania, nowe jakieś projekty. Ruszycie z czymś do przodu. Będziecie zaangażowani w jakieś nowe sprawy, które bardzo Was ekscytują. Może Was odwiedzić zodiakalny strzelec, może to być syn, wnuk, kolega, ktoś z najbliższego otoczenia. Jakieś zajęcia też z dziećmi, praktyczne, bądź, moi kochani, zajęcia sportowe. Więc tutaj, jeżeli Wasze dziecko jest uzdolnione, chce rozwijać swoje umiejętności w jakiejś dziedzinie sportu, na pewno nie będziecie mu tego ograniczać. No i ogólnie bardzo taki spokojny dzień, bez jakichś takich szczególnych wydarzeń. Swoje sprawy pozałatwiacie, być może po południu jakiś spacer, właśnie odwiedzą Was bliscy. Będziecie mogli sobie porozmawiać. Na pewno ta wizyta bardzo Was ucieszy. Jakiś pomysł, czymś się zainspirujecie i tutaj być może jakąś nowinkę waga będzie chciała wprowadzić do swojej przestrzeni zawodowej. Samotne wagi mają szansę kogoś poznać i będziecie się umawiać w środę, w sobotę prawdopodobnie pierwsze spotkanie. Nawet może być tak, że dwie osoby o Was zabiegają. Te wagi, które się szkolą, uczą, będą bardzo ciekawe zajęcia w sobotę, więc warto, żebyście na nich byli, żebyście w nich uczestniczyli. W niedzielę mamy dwa denary, więc taki dzień troszeczkę zmienny. Ten nastrój też może być taki troszeczkę niestabilny. No te wagi, które pracują, być może na drugą zmianę pójdziecie do pracy. Niektóre z Was być może chcą sobie jeszcze dodatkowo dorabiać, bądź zastanawiacie się tutaj, którą z opcji wybrać, ale wydaje mi się, że ta pierwsza będzie korzystniejsza. Nie szalejcie z wydatkami w tym dniu, zwłaszcza tutaj dzieci na rozrywkę, na jakieś zabawy mogą próbować troszeczkę więcej wyegzekwować funduszy, więc tutaj starajcie się być asertywni. Natomiast miło spędzicie we dwoje czas, jeżeli chodzi tutaj o małżeństwa, partnerstwa. Miła niedziela, po południu być może razem jakoś spędzicie czas. Może być też tak, że jeżeli jest jakiś targ w niedzielę, jakieś, nie wiem, no są czasami jakieś takie właśnie rynki, targi, czy to staroci, czy jakichś takich innych rzeczy ciekawych, to będziecie chcieli sobie pojechać i zobaczyć właśnie, czy może jakiś jarmark będzie, coś takiego. No ale też uważajcie z wydatkami, ale możecie przywieźć jakiś cenny przedmiot. Albo będziecie chcieli sobie to zostawić dla siebie jako przedmiot kolekcjonerski, albo po prostu drożej odsprzedać i troszeczkę sobie dodatkowych pieniążków zarobić. No dobrze, kochani, to tyle. Pamiętajcie, czytanie jest ogólne, nie dla wszystkich. Sprawdźcie sobie dodatkowo swój znak ascendentalny. Nie denerwujcie się, starajcie się w tym tygodniu panować nad swoimi emocjami. Unikajcie też sytuacji takich, które mogą powodować w Was jakieś lęki i obawy. Uwierzcie w siebie, naprawdę tutaj pozytywne karty macie od połowy tygodnia. Działajcie, realizujcie się w pracy. Jeżeli chodzi o zlecenie jakichś prac remontowych, myślę, że traficie na osobę, która ma bardzo taki doskonały zmysł artystyczny, więc na pewno to nie będzie osoba, która no, jest jakimś bezguściem. Traficie tutaj na osobę, która pięknie Wam coś wykona. Nie wiem, czy to chodzi o remont, czy to chodzi o rękodzieło, czy wykonanie dla Was coś osobiście. Nie muszę je Wam sukienkę, bądź na przykład na zamówienie zrobię jakiś bukiet albo
jakieś inne, mówię, rękodzieło, ale będziecie bardzo zadowoleni. Może to być sytuacja, że Wy sami macie talent w swoich rękach i marnujecie go, bo moglibyście go wykorzystać i na tym świetnie zarobić. I tego Wam, kochani, życzę. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, życzę wspaniałego tygodnia, pozdrawiam i do usłyszenia.